Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Think Phone by Motorola, telefonu, który krzyczy swoim dziedzictwem. Jestem od tych laptopów, które dobrze znacie i uważacie je za świetne urządzenia. No i właśnie, ile tutaj jest tego dziedzictwa w tym smartfonie, a na ile jest to po prostu kolejny zwykły smartfon, o tym w tej recenzji. Zacznijmy od tego, że w pudełku, pudełko jest takie bardziej ekologiczne, no spoko, fajnie, chociaż trochę nie pasuje mi, powiedzmy, do tego, jak pozycjonowany jest ten telefon jako taki biznesowy właśnie, gdzie wiele rzeczy jest tak mocno zabezpieczonych, o czym powiem sobie za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o zestaw, jest tam 68W ładowarka, więc super fajnie, że ten adapter nie zniknął razem z kablem. Natomiast co do samego urządzenia, nie będę się tutaj wymądrzał, że wiem, znam się na materiałoznawstwie, chociaż miałem kiedyś na studiach. Natomiast oczywiście ta powłoka taka z włókna jest jakby nawiązaniem do tego, jak stworzone są te laptopy i ma być to bardzo, bardzo odporne. Z przodu jest Gorilla Glass Victus, jeżeli chodzi o ramkę, mam aluminium, więc generalnie jakościowo jest naprawdę tutaj świetnie. No i muszę powiedzieć, że obudowa wydaje mi się, że wytrzyma większość jakichś takich ewentualnych upadków, zresztą mamy tutaj standard militarny, ale niestety nie jest specjalnie odporna na ewentualne takie zatłuszczenia, więc to łatwo widać, ale też można wodą zmyć. Telefon jest certyfikowany IP68, więc spokojnie, nic mu się tutaj nie stanie. Telefon jest dość cienki i generalnie wygląda bardzo biznesowo i ładnie i w ogóle podoba mi się to podejście, bo jakby wiele urządzeń, które w dzisiejszych czasach wychodzi, bardziej chce być krzykliwych niż bardziej stonowanych i zrobionych właśnie w ten sposób taki klasyczny, biznesowy, taki, że jest ładnie, ale nie, że krzyczy wszędzie, jestem super smartfonem. Więc mnie się osobiście to podoba. Oczywiście logo Think Phone tutaj, które jest nadrukowane, no mam nadzieję, że wygląda to jak taka naklejka, powiedzmy, zatopiona. Mam nadzieję, że to się, powiedzmy, gdzieś tutaj nic z tym nie będzie działo. Ciężko mi powiedzieć, powiedzmy, po 2 tygodniach testów. Aparat, jak możecie zauważyć, on wygląda tak jak w tych ostatnich Motorolach, czyli chociażby jak w E40 Pro, też jest taki łódkowy, wygląda to spoko, fajnie, natomiast oczywiście niestety nie mamy tutaj poziomu aparatów ani z E30 Ultra, ani z właśnie z E40 Pro, niestety, no raczej ten aparat jest taki bardziej przeciętny, ale o tym powiemy sobie nieco później. Zestaw aparatów jest, bym powiedział, taki dość klasyczny, więc mamy 50 megapikseli ze światłem 1.8 i to jest optycznie stabilizowane, ultra szeroki kąt 13 megapikseli, 120 stopni, no i mamy również tutaj czujnik głębi. Z przodu kamerka do selfie 32 megapiksele. Ale zanim do niej przejdziemy sobie do ramki. Tu zwracam uwagę, że oprócz aluminiowej ramki mamy również aluminiowe przyciski, to jest jak najbardziej w porządku. One są bardzo małe znowu, nie wiem, Motorola robi takie krótkie te przyciski, nie dość, że krótkie, to jeszcze małe na szerokość, no dobrze, że wystają, tyle. Na pewno można w nie dość łatwo trafić i to jest na pewno duży plus. U góry tylko mikrofon do redukcji szumów, anteny. Po lewej stronie oczywiście mamy przycisk taki czerwony, który nawiązuje do trackpadów, trackboli, tych, które były właśnie w laptopach, z tych kuleczek i tak dalej. No ja też, mój tata też miał dawno temu taki laptop, więc mniej więcej pamiętam to z dzieciństwa. Oczywiście testowałem jedną z taką stację roboczą od Lenovo, więc wygląda to znajomo, natomiast ten przycisk został zrobiony tak, jak powinien ten przycisk zostać zrobiony, w sensie ma pojedyncze, podwójne, czy takie dłuższe przytrzymanie i można do tego przypisać właściwie każdą funkcję. I nie tylko, że możesz odpalić sobie funkcję systemu, czy funkcję, czy daną aplikację, ale również daną funkcję aplikacji. Czyli tak jak na przykład, nie wiem, przytrzymujemy na Twitterze czy na Facebooku utwórz nowy post, to tą funkcję konkretną, utwórz nowy post czy nowy tweet, można przypisać sobie do danego kliknięcia. Super fajne, jeżeli robimy coś bardzo często, to może nam to ułatwić sprawę, czy otwarcie jakiegoś dokumentu, czy przejście do jakiejś konkretnej listy. Super fajna sprawa, więc bardzo mi się to podoba. No jest to oznaczone na czerwono i również ma fakturę, w odróżnieniu od przycisku tego zasilającego, tego głównego. No i dolna krawędź, oczywiście możemy znaleźć slot tutaj na dwie karty nano SIM, pamięci rozbudować nie można. No i jest jeden z głośników. Mamy dwa głośniki, które są naprawdę bardzo dobre, w sensie są bardzo głośne, bardzo czyste, mają trochę basu. Myślę, że to jest poziom taki naprawdę mocno flagowy, bez dwóch zdań. I ciężko się tutaj przyczepić. No oczywiście chciałbym, żeby było więcej basu, jak na przykład, nie wiem, w iPhone'ach czy w Rockfonie, ale i tak uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze.
I wydaje mi się, że to jest jakby taki no pół poziomu wyżej niż większość telefonów z Motorola, które testowałem. Może nie wszystkie, ale większość. Więc jest naprawdę świetnie do słuchania muzyki, oglądania filmów, będzie spisywało się to istnie kapitalnie. Oczywiście jest korektor Dolby Atmos, tak dalej, więc można sobie to wszystko dopasować. Tak samo jak podepniemy sobie słuchawki, można sobie to przypisać i do głośnika, i do słuchawek, więc co kto woli i ta jakość audio na pewno Was zadowoli. I oprócz tego USB typu C i 68W ładowarka, która tak jak mówiłem jest w pudełku, 15W ładowanie indukcyjne jest, więc tak na dobrą sprawę oprócz zwrotnego wszystko na jakby pokładzie. Ładowarka ładuje prawie godzinę do pełna, samo urządzenie od paru procent, a telefon wytrzymuje spokojnie. Miałem kilka różnych cykli, najmniejszy 5, największy 8, więc powiedziałbym, że średnia raczej takie 6,5 do 7 godzin. To jest naprawdę intensywny dzień od rana do wieczora, więc telefon na pewno wytrzyma. Jeżeli będziemy rzadziej po niego sięgać, myślę, że weekend również da radę. Więc jest świetnie, tutaj nie mam naprawdę dużych zastrzeżeń. Uważam, że urządzenie radzi sobie kapitalnie, nie przegrzewa się. Natomiast są dodatkowe tryby, oczywiście jeżeli chodzi o oszczędzanie baterii, o ładowanie w przedziałach, czy takie ładowanie nad ranem, to można sobie wszystko dopasować. No i zwróć uwagę, że znowu jak w każdym telefonie Motorola na dzień dobry jest ta funkcja turbo ładowania wyłączona. Więc ją trzeba sobie włączyć. No i to jest też jasny sygnał od producenta, że hej, może nie jest to takie super fajne dla kondycji baterii w dłuższym takim życiu, więc trzeba o tym pamiętać. No i przechodzimy sobie do tego, co jest moim zdaniem takie nieoczywiste i pewno większość osób by nawet nie zwracało na to jakiejś specjalnej uwagi, a jest to istnie kapitalna pozycja, jeżeli chodzi o to urządzenie, a chodzi o ekran. 6,6 cala jest ekran POLEDowy, czyli OLEDowy 140Hz Full HD ze świetną jasnością na poziomie 1200 nitów, więc nie ma problemów żadnych, powiedzmy na dworze, nic takiego, naprawdę wszystko świetnie widać. Ekran ma bardzo dobre parametry, trochę się przygasza, to jest jedyny chyba mankament, który tutaj zauważyłem. Kolorystyka zmienia się minimalnie. Mam eliminację tego migotania przy niskich jasnościach w ekranach OLEDowych. No i można sobie oczywiście tą częstotliwością odświeżania jakby zarządzać. No i przy 144 Hz wyświetlanych jest 300 Hz, jeżeli chodzi o próbkowanie dotyku. Więc tak na dobrą sprawę wszystko jest świetne. I to jest mało, bo zobaczcie na ramki w tym telefonie. W sensie no... Jest to poziom S23, no może trochę grubsze są niż Xiaomi 13, ale to jest istnie topowy poziom. W sensie, no, jest milion innych telefonów, które bardziej by się szczyciły tym, że hej, super, mamy jakieś ekrany, fajnie i tak dalej, i że jesteśmy bezramkowymi telefonami niż ThinkPhone, a on wygląda po prostu istnie rewelacyjnie. W sensie naprawdę mega mi się to podoba. Patrząc na to urządzenie mamy po prostu wrażenie, że wszystko zostało zrobione tutaj świetnie. Oczywiście możliwość konfiguracji ekranu w każdym właściwie zakresie. No zwróćcie uwagę, że nie mamy Always On takiego typowego, tylko ekran Moto, czyli jak wykryje naszą obecność, to się podświetli, ale również po podniesieniu telefonu od razu nam się odblokuje skanując twarz. Albo możemy za pomocą skanera odcisków palców, który jest w ekranie. No i zwrócę uwagę, że on jest na dobrej wysokości, mógł być ciut wyżej, ale działa naprawdę błyskawicznie i tutaj większych zastrzeżeń nie mam. Więc póki co jest naprawdę perfekcyjnie i ekran rzeczywiście też do oglądania filmów, do przeglądania grafik jest świetny. Część osób może być w tym miejscu niezadowolona, szczególnie jeżeli powiem sobie o specyfikacji, bo to jest kolejny telefon, właściwie nie wiem w jakiej kolejności te materiały się pojawią, bo ja to przygotowuję sobie przed wakacjami, bo to jest kolejny telefon, który jest ze Snapem 8 z plusem generacji pierwszej i część osób sobie powie, on nie, no w tym roku, tak, gdzie 8 generacji drugiej jest taki świetny i wszyscy tak go zachwalają, to będę kupował taki stary telefon. Jakby kompletnie nie ma to żadnego znaczenia, oprócz testów syntetycznych, które są trochę gorsze, powiedzmy. Bo w codziennym użytkowaniu ta kombinacja z UFS 3.1, 8 GB pamięci RAM w podstawie i tutaj mamy do 512 GB pamięci wbudowanej w zależności od wersji, działa absolutnie kapitalnie. W sensie naprawdę działa to wszystko super szybko, perfekcyjnie, za każdym razem odpala się w idealnym tempie, nie ma żadnego lagowania, chociaż zwrócę uwagę, że ja tutaj zawsze miałem włączone, wymuszone 144 Hz na stałe. Ale jeżeli chodzi o płynność, jest naprawdę świetnie. Tu nie mam żadnych zastrzeżeń i telefon w ogóle się praktycznie nie nagrzewa i to też trzeba odnotować. Więc pomimo tego, że na papierze specyfikacja nie jest powiedzmy z tego roku, tylko raczej z zeszłego, uważam, że urządzenie i tak działa naprawdę bardzo dobrze i większości osobom nie powinno robić to kompletnie znaczenia.
Co do urządzenia, tutaj Motorola zapewnia, że telefon będzie miał 4 lata wsparcia, czyli łącznie z poprawkami, no i to jest spoko, bo to jest dużo, natomiast no to nadal nie jest ten poziom, który powiedzmy gdzieś tam deklarował Samsung, więc jako urządzenie takie biznesowe powinno mieć co najmniej te 5 lat, tak przyznam zupełnie szczerze. Jeżeli chodzi o system, to mamy Androida 13, poprawki są z kwietnia, więc w miarę świeże i oprócz tego, co znajdziemy powiedzmy w każdym telefonie Motorola, czyli jakby aplikacja Moto, która jest odświeżona przy Androidzie 13 i wszystkie funkcje, które możemy tam zagregować sobie. Zwracam uwagę, że one są też wydzielone w poszczególnych podmenu samego urządzenia i te funkcje są zdublowane bardzo często, co nadal mi się nie podoba, ale rozumiem jakby to założenie, że mamy jakby jedną aplikację, która pokazuje nam wszystko, a jeżeli ktoś nie lubi tej aplikacji, to może klasycznie przejść sobie przez każdą opcję telefonu i wyświetlacza, i muzyki, i tak dalej. Coś, co będzie wszystko w jednym miejscu właśnie w tej aplikacji Motorola. Nowością są tutaj dodatkowe zabezpieczenia, bo oprócz tego, że sam telefon ma dodatkowy wbudowany chip, który jakby chroni powiedzmy wszystkie hasła, które są zapisane na urządzeniu lokalnie, tak dalej, tak dalej. Oprócz tego mamy kilka dodatkowych rzeczy, jak bezpieczny folder, czyli możemy stworzyć sobie folder, który będzie zawierał jakieś tam aplikacje. Można zmienić jego nazwę, jego ikonę, żeby nie był jakiś taki no pokazany, że to jest folder, który jest jakiś bardzo ważny, żeby się nie rzucał aż tak w oczy. Można oczywiście sobie tutaj zrobić blokadę na nim, skanera odcisków palców czy po prostu kodu. Jest oczywiście zabezpieczenie sieci, to można blokować sobie na przykład, żeby telefon się nie łączył z konkretnymi sieciami, zresztą są tam dodatkowe podpowiedzi. No i dodatkowe mieszanie klawiatury PIN. I to jest fajne, że po prostu w momencie, kiedy się jakby dostajemy do telefonu na przykład nie skanerem odcisków palców czy rozpoznawaniem twarzy, tylko musimy wpisać PIN, no to jakby to ułożenie jest inne niż powiedzmy klasyczne, tak, od 1, 2, 3 i tak dalej. Więc to bardzo spoko, natomiast szkoda, że to nie jest implementowane też w innych aplikacjach, tylko na ekranie blokady albo na przykład w aplikacjach bankowych, gdzie często na przykład klawiatura mogłaby być też taka mieszana. To by było super, no bo jeżeli chcemy się zalogować powiedzmy właśnie w takim miejscu, gdzie mógłby ktoś coś podejrzeć, to byłoby to świetne rozwiązanie. Ale tak czy siak i jest to spoko. No i na końcu zwrócę uwagę, jest taki ważniejszy rzeczy, że mamy również menadżera uprawnień i w jednym prosty sposób możemy jakby cofnąć uprawnienia na przykład aparatu wszystkim aplikacjom czy jakieś inne rzeczy. I to jest bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że warto o tym pamiętać. I oprócz tego milion gestów, jakichś tych, które dobrze znamy, włączenia, wyłączenia aparatu, to co wszystko widzieliśmy. No i konfiguracja przycisku tego czerwonego. I teraz przechodzimy sobie do aparatu. Nie chcę powiedzieć, że jest źle, natomiast no jest na pewno gorzej niż w przypadku, tak jak mówiłem, E30 Ultra czy 40 Pro, którą ostatnio testowałem. Jeżeli chodzi o konkurencję, czyli S23 czy Xiaomi 13, no nie jest to flagowy aparat, trzeba o tym sobie powiedzieć bez dwóch zdań. Już pomijam kwestię tego, że w tej cenie powinniśmy mieć teleobiektyw, bez dwóch zdań. Natomiast zdjęcia, no są dobre, ale nie są jakby bardzo dobre, jak powinny być w przypadku tej półki cenowej. Oczywiście im jak jest dużo światła, to jakby kontrast, kolorystyka, dynamika zdjęć jest bardzo dobra. Trochę mam wrażenie, że ultra szeroki kąt jakby gubi ostrość, że potrafi się na krawędziach rozjechać. Ta ostrość również. Miałem sporo problemów, jeżeli chodzi o fotografię właśnie w takich gorszych warunkach oświetleniowych, takim półmroku, gdzie ultraszeroki kąt po prostu nie potrafił wyostrzyć nawet zdjęcia. Więc są pewne rzeczy, które się nie zdarzają po prostu na innych flagowcach i trzeba sobie o tym jasno powiedzieć. Natomiast tak czy siak zdjęcia są dobre, nic więcej. Ja bym tutaj żadnej wyższej noty nie dał. Mam oprócz tego makro, które jest powiedzmy oczywiście interpolowane z ultraszerokiego kąta, więc jest to raczej tak no w miarę okej, okay, powiedzmy bez jakiegoś wielkiego szału, nie ma to jakiegoś przesadnego rozjeżdżania się czy utraty jakości, ale te zdjęcia też najlepsze na rynku na pewno nie są. Na pewno fajne, że telefon i nagrywa 8K i 4K, natomiast nie można się przełączać między ultraszerokim kątem a podstawowym, czyli można zacząć w dowolnym trybie, ale nie można się przełączać niestety. Samo wideo jest fajnie optycznie stabilizowane, więc tutaj jakichś większych zastrzeżeń nie mam. Reakcja na ekspozycję, ostrość jest również bardzo dobra. Jeżeli chodzi o zdjęcia, bokeh jest również bardzo przyjemna, w sensie widać, że ten telefon potrafi wyciągnąć fajne fotki, natomiast muszą być do tego naprawdę sprzyjające warunki, bo jeżeli jest już trochę szaro, to te zdjęcia po prostu nie wyglądają tak fantastycznie, jak potrafią wyglądać po prostu na innych modelach. Ale przedni aparat też nagrywa 4K, są oczywiście te wszystkie funkcje do podziału podwójnego wideo, przełączania się i kolory spotowe i tak dalej, co wielokrotnie już omawialiśmy przy Motorola, więc nie będziemy sobie tego powtarzać. Więc jeżeli chodzi o zaplecze, powiedzmy aparatu, ilości dostępnych funkcji i fajnych rozwiązań jest tego sporo. Same możliwości też są niezłe, natomiast nie zawsze wykończenie powiedzmy tych zdjęć jest takie, jakbyśmy tego oczekiwali w tej cenie. Więc podsumowując, ThinkPhone by Motorola jest bardzo interesującym smartfonem.
takim zupełnie czymś nieoczywistym, bym powiedział. Z jednej strony świetny design i pokazanie, że można zrobić telefon, który jest czarny i jest taki biznesowy, ale nie jest z drugiej strony nudny i powiedzmy, że po prostu nie będzie nam się podobał, bo to też chodzi o to, żeby telefon nam się podobał w momencie, kiedy go kupujemy. Matowe ramki robią robotę, dodatkowy przycisk jest świetnie skonfigurowalny, więc tak powinni robić to właściwie inni. No i tak na dobrą sprawę patrzymy na ten tył, mówimy, no fajne, w sumie podzespoły też spoko, działa wszystko ok, bateria świetna, ładowarka w pudełku i później patrzymy do przodu i widzimy ten absolutnie genialny ekran, który rzeczywiście jest taki, powiedzmy, cichociemny, w sensie, o, mamy fajny ekran, tak dalej, o nie, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry ekran ze świetnymi ramkami. Myślę, że to może być kolejny taki dodatkowy powód, żeby ewentualnie skusić się na to urządzenie, bo to nie jest oczywiste, że w tej cenie telefon dostajemy z tak małymi ramkami i myślę, że dobrze to o tym wiecie. Świetne głośniki, prawie na najwyższym poziomie i tak na dobrą sprawę ten aparat, który jest dobry, natomiast no jakby i możliwościami, i efektami nie jest w stanie zagrozić, powiedzmy, w tym momencie konkurencji, w tym przedziale cenowym. Więc to jest jedyny taki element, do którego mógłbym się przyczepić, powiedzieć, że trochę za mało, powiedzmy, jak na tą kasę. Natomiast oprócz tego uważam, że jest naprawdę to bardzo interesujące urządzenie. Jeżeli szukaliście czegoś, co jest wzmocnione, bo oczywiście mamy tutaj standard militarny i tak dalej, telefon z wysokości 1,2 metra powinien wytrzymać i z tym Victus, i z tym tyłem, że się nie rozczaska, to myślę, że to jest naprawdę fajna propozycja. Natomiast pytanie, no czy nie lepiej w tej cenie kupić sobie po prostu inny telefon, który może więcej, ma lepszą specyfikację i powiedzmy niektóre elementy wypadają po prostu bardziej pozytywnie i kupić sobie case, który będzie nas chronił przed ewentualnymi upadkami, jeżeli ktoś potrzebuje telefonu do takich zadań specjalnych. Na to pytanie wy musicie sobie odpowiedzieć i napiszcie w komentarzach, jak wy to widzicie. Zapraszam do subskrypcji, do polajkowania, będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę i udostępnienia. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!